Malwino, przed igrzyskami powiedziałeś, że Wojtka stać na rzucanie 82-83 metry i rzeczywiście ten jego rzut, który dał mu złoto, to 82-52. Jak się wychowuje takiego zawodnika, żeby rzucił na najważniejszej na świecie imprezie akurat życiówkę? Znaczy, Wojtek się nie wychowuje. Wojtek już jest zawodnikiem ułożonym, on już wie, co ma zrobić. Tak naprawdę to już jest 9 lat pracy, więc tak naprawdę zawsze ten BPS mieliśmy taki raczej trafiony. A teraz do tego doszło, że jest stabilny technicznie i to wszystko po prostu jest tak, jak wszystko jest, jak miało być. Tak? Asia zrobiła sezon besta, Wojtek zrobił najlepszy wynik w swojej karierze, zrobił rekord życiowy, spełnił swoje, moje marzenia. Asia rzuciła najlepszy wynik po perypetiach strasznych, że tak powiem, w tym roku. Więc no kurde, szapoba, jestem mega szczęśliwą trenerką, tak? Znowu się spełniło gdzieś tam moje marzenie. Asia zrobiła w Doha rekord życiowy, a Wojtek na igrzyskach, więc już więcej chyba, bardziej szczęśliwa być nie mogę. Wojtek to jest bardzo spokojny człowiek, ale tutaj wykazał się jeszcze olimpijskim spokojem, stoickim spokojem. Rzeczywiście wychodził pewny siebie w pierwszym, w drugim, w trzecim rzucie, poprawiał się cały czas. Tak, tak. Wojtek jest takim zawodnikiem, że zawsze w pierwszym rzuca raczej spokojnie, ale tutaj byłam aż sama zaskoczona, że od pierwszego szedł tak mocno w konkurs, więc już mówię, kurde, jak on rzucił w pierwszym tyle, to będzie 82-3 metry na 100%, prawda? Więc już ja byłam pewna, że tak będzie. No już tylko czekam w którym momencie, w którym rzucie. Powiem szczerze, że on chyba sam do końca nie czuł tego rzutu, że to tak daleko poleciało, bo był zdziwiony, tak? Więc tak jak mówiłam, że on jest na tyle przygotowany i zrobił to i rzucił tyle, ile miał rzucić. Wierzyliście, że ten konkurs rzeczywiście tak się ułoży wam, że będziecie prowadzić od początku? Tu nie. Powiem szczerze, że myślałam, że będzie jeszcze większa walka. Oczywiście była do ostatniej chwili, prawda? Paweł zaskoczył w piątym, tak? W piątym rzucie. Norweg był też cały czas niebezpieczny, rekordy życiowe robił. Kurde, byłam w szoku, prawda? W ogóle, że był na takim poziomie ten konkurs. Ale uważam, że bardzo fajnie się oglądało. Ten konkurs był ciekawy i naprawdę dał dużo emocji, tak? 5 lat temu w Rio de Janeiro Wojtek zdobył brązowy medal, teraz złoty. Wtedy jego wynik był o 5 metrów słabszy. Przez 5 lat poprawiał metr, można powiedzieć, rok do roku. Co będzie za kilka lat? No nie wiem, to już jest naprawdę wynik bardzo wysoki. Chciałbym, żeby ten wynik był już, że tak powiem, stabilny, tak? Że te 82 to nie jest przypadek. Generalnie w ogóle jego rzucanie w tym roku to nie żaden przypadek, tylko on był stabilny. Jak ktoś jest stabilny, to jest łatwiej na dużej imprezie rzucić bardzo daleko, tak? No bo no głowa wszystko wtedy zapodaje, tak? Jak nie ma tej stabilności przez cały rok, no to różnie to może być. Może wyjść, może nie wyjść. Wojtka po prostu wyszło, no i tyle, tak? No, po prostu zrobił to, co o czym marzył, co chciał, po prostu wszystko się złożyło. To był ten dzień, ten moment, ta chwila. To był jego dzień. To był jego dzień. Ja od początku widziałam, jak widziałam jego już po rzutach, już rozmawialiśmy próbnych w tym drugim rzucie i mówię, Wojtek, tak? To ja już wiedziałam, że będzie super, tak? Ale i po cichu liczyłam na te 82-3 metry. Możesz zdradzić, jak wyglądało życie w wiosce olimpijskiej w dobie pandemii? Oczywiście musieliśmy pilnować masek, musieliśmy myć ręce, ale nie było tak strasznie, jak myśleliśmy, że będzie. Bardzo nam się tam podobało generalnie. Ze swoimi ludźmi cały czas się spotykaliśmy, to nie było tak, że się nie spotykaliśmy, więc bardzo dobrze wspominam. Naprawdę to na pewno będą moje igrzyska, igrzyska marzeń, choćby pod względem tego, że no wiadomo, jest sukces, ale naprawdę wszystko się złożyło, żeby tam jeszcze kibice byli, to po prostu uważam, że to były najlepsze igrzyska ever, że tak powiem. Co dalej? Jakie starty jeszcze w tym sezonie was czekają i w następnym roku Mistrzostwa Świata? Tak, w następnym roku są Mistrzostwa Świata, w tym roku Wojtek jeszcze ma start na Memoriale Kamili Skolimowskiej, gdzie serdecznie zapraszam, bo naprawdę są to fajne zawody, są fajni ludzie, jest świetna atmosfera, są drużynowe Mistrzostwa Polski i chyba ma jeszcze jeden start gdzieś tam, nie chcę skłamać, w Węgry czy coś takiego, no nie, w Budapeszcie chyba ma jeszcze jeden start i kończymy sezon. Jak będą wyglądały w takim razie twoje wakacje? Jak będą wyglądały twoje wakacje? Chciałabym pojechać do rodziny za granicę, do Kanady. Nie wiem, czy mi się uda, bo dzieci muszą iść do szkoły we wrześniu, ale mam nadzieję, że w końcu wyjadę sobie na wakacje, prawda? Chociaż z małej miejscowości, z Czarnej Białostockiej, pewnie wierzę, że dużo osób kibicowało i tobie, i Wojtkowi
ogromną popularnością cieszył się i ten rzut, ten konkurs i wszyscy cieszyli się z tego wyniku. Tak, ludzie w ogóle w mojej miejscowości znają mnie, znają, wiedzą co robię, więc na pewno będzie mi miło zajechać do siebie. Tak jak mówię, Czarna jest małą miejscowością, więc na pewno tam radość będzie też wielka i cieszę się, że wracam w ogóle do domu, do rodziny. Tęskniłam, to było bardzo ciężkie, naprawdę, bardzo ciężki rok. My byliśmy naprawdę, właśnie ostatnio usiadłam 10 miesięcy na obozie, nigdy tego nie robiliśmy, ale było trzeba się poświęcić i są efekty tej pracy i te 10 miesięcy zrobiło swoje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.